Nazywam się Magdalena Knapik i będę miała z państwem dzisiaj przyjemność podzielić się wrażeniami i zabawą, która mi towarzyszy podczas konstruowania i wymyślania różnego rodzaju pokoi dydaktycznych, czy właśnie tak znanych z nazwy escape roomów. Ja pozwolę sobie dzisiaj pokazać przykładowe stacjonarne Pokoje zagadek, ale także takie zdalne. No i też troszkę nawiązać do tego, gdzie można szukać inspiracji i jak wejść do tego pokoju i z niego potem wyjść, ale też tak z punktu widzenia, właśnie wykładowcy i organizatora. Teraz na sam początek ja Państwu chcę zadać pytanie. Bardzo proste. Gdzie wtorek jest przed środą? Myślę, że jest ono bardzo, bardzo oczywiste. A jednocześnie ono pokazuje specyficzny punkt widzenia, kiedy zabieramy się za pracę z Escape Roomem. Oczywiście, że w tygodniu, oczywiście, że w kalendarzu, ponieważ jest to oczywiste, tak idą po kolei dni tygodnia wtorek, środa, czwartek, piątek. Ale gdybym to pytanie odwróciła, troszeczkę zmieniła i zadała Państwu pytanie, gdzie czwartek jest przed środą? Bardzo dobrze to według alfabetu, czyli po prostu w słowniku. I to jest taka zwykła rzecz, która pokazuje nam, jak możemy konstruować. Nasze zabawy i takie pokoje zagadek czy escape roomy, bo wszystkie te pokoje, czy zabawowe, czy takie dydaktyczne, opierają się na już utartych schematach, algorytmach, łamigłówkach językowych, różnego rodzaju grach i zabawach logicznych. Nie zastanawiamy się na początku nad tym, natomiast w momencie, kiedy wchodzimy do takiego pokoju, Nagle oczywiste pytania stają się dla nas troszeczkę trudniejsze, poszukujemy tutaj podchwytliwości, i to też albo nas blokuje, albo powoduje, że możemy przejść dalej. Na moment chciałam się odnieść do definicji Escape Roomu, ponieważ to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak Escape Roomy zatoczyły pewne koło, ponieważ sama definicja oznaczała przede wszystkim pokój ucieczki. W, tu, w wolnym tłumaczeniu w języku polskim. Dzisiaj nazywamy tak popularną formę rozrywki, polegającą na tym, że zamykamy się w jakimś pokoju i w tym pokoju musimy rozwiązać szereg czy różne zadania, żeby z niego wyjść. Różne dawne, tradycyjne atrakcje zawierały elementy podobne do nowoczesnych escape roomów, i dziś uznać je można za prekursorów tej gry. Taką zabawą były na przykład znane nam dobrze, nawiedzone domy. Pokój lub teren zawierający łamigłówki lub wyzwania był przez lata prezentowany w wielu teleturniejach, w tym Now Get Out of Dead w latach 1981-1984, The Adventure Game i wiele innych. Dodatkowym impulsem do powstania Escape Roomów był gatunek gier wideo Escape the Room. Wczesną koncepcją przypominającą nowoczesny Escape Room była gra... Którego premiera odbyła się w 2003 roku. Miała ona wiele elementów, które kojarzymy dziś z Escape Roomami. Zespołową grę, badanie przestrzeni, wspólne rozwiązywanie zagadek, wszystko po to, aby osiągnąć konkretny cel w ograniczonym czasie. Cztery lata później gra Real Escape pojawiła się w Japonii. Rozprzestrzeniła się także na inne kraje. Podobnie jak powstające kolejno. Węgierskie i szwajcarskie odpowiedniki. Wersja szwajcarska powstała w 2012 roku i stworzył ją szwajcarski profesor fizyki jako naukową grę ewakuacyjną dla swoich uczniów. Gra została później upubliczniona pod nazwą Adventure Rooms. Prowadziła ona dodatkowo do gatunku zagadki naukowe, na przykład ukryte kody podczerwieni, Szacuje się, że w listopadzie 2019 roku na całym świecie istniało ponad 50 tysięcy pokoi ewakuacyjnych. Dziś w tworzeniu pokoi nie ma ograniczeń. Z początkowych, skromnych zabaw przerodziły się one w kosztowne zabawy niepozbawione niebezpieczeństw. Sama idea zamkniętego pokoju zakłada pewien niepokój wśród uczestników. Cały czas zastanawiamy się przecież, czy uda nam się wyjść. Tym sposobem Escape Roomy stały się także bohaterami kilku filmów. Warto zauważyć, że wszystkie są krwawymi horrorami. Wracając do tych podstawowych zasad, one były i są bardzo proste. Po prostu rozwiązać zagadki i znaleźć klucz do wyjścia. Nie zawsze to musi być rzeczywisty klucz. Bardzo często kluczem może być jakiś numer telefonu, albo może być jakaś rzecz, jakiś rekwizyt, który, który próbujemy. Znaleźć. Ważny jest limit czasowy, do którego za chwilkę jeszcze wrócimy. Wiele osób z Państwa może pamiętać taką grę, która nazywa się podchody. To była gra, która łączyła pokolenia i ona była ściśle od początku do końca w przestrzeni stacjonarnej. Albo na terenie lasu, albo na terenie parku, albo na terenie miejskim. Bardzo rzadko podchody były przenoszone do budynku zamkniętego, raczej była to przestrzeń otwarta. Ja specjalnie tutaj nawiązuję do tych podchodów, ponieważ w momencie kreowania takiego stacjonarnego pokoju dydaktycznego, trochę przyda nam się świadomość tej gry podchody, czyli tej, dzięki której poprzez. Wskazówki, możemy odnaleźć pożądaną informację. Polegało to na tym, że jedna grupa uciekała i pozostawiała wskazówki. Druga grupa miała za zadanie znaleźć tę pierwszą grupę na podstawie interpretacji wskazówek. To była najpopularniejsza forma. Natomiast ona z czasem przestała cieszyć się tak dużym zainteresowaniem, z tego powodu, że jedna z tych grup troszeczkę się nudziła, bo praktycznie tylko czekała, aż druga grupa rozwiąże zagadki, wobec czego podchody zostały troszkę zmodernizowane i to już organizatorzy zostawiali jakieś ślady, wskazówki, liściki, zagadki, informacje w różnych miejscach i kilka nawet grup mogło y, próbować rozwiązać i znaleźć wyjście czy znaleźć jakąś informację taką już w przestrzeni otwartej. Te podchody nam się przydadzą właśnie przy kreowaniu takiego stacjonarnego escape roomu. Jednym z pokoi był śląski escape room, który stał się bardzo modną rozrywką. On towarzyszył festiwalowi śląskiej gotki i miał dwie wersje, ponieważ miał wersję dla początkujących, tak zwaną dla goroli, i wersję zaawansowaną, czyli dla ślązaków, rodowitych ślązaków. Dodatkowo temu pokojowi towarzyszył taki mini pokój, w którym mogli się pobawić dziennikarze. To wszystko pokazało, że te pokoje są potrzebne i że cieszą się dużą, dużą popularnością i zainteresowaniem. W ten sposób powstały, przynajmniej tutaj w murach naszej uczelni, takiego typu pokoje jak polski, regionalny kurpiowski, kaszubski, świąteczny, azjatycki, naukowy, mające cele promocyjne i mające na celu też promocję kultury. Nie były to tylko dotyczące polskich już realiów, ale że tak powiem na potrzeby różnych instytucji powstawały kolejne. To co się liczy w takim dydaktycznym pokoju zagadek to przede wszystkim pomysł, to co my chcemy tam zaprezentować i chwytliwy tytuł też pomaga. Zdarzyły nam się takie tutaj przykładowe pokoje, jak spotkajmy się na Nikiszowcu, student w Katowicach, polski jest fantastyczny. Dość intrygujący tytuł, jak balladyna na Nikiszowcu, czy właśnie nie godosz, nie wyleziesz. Jednym z takich też pokoi, zagadek był sekret uś, czyli poznaj sekrety uś, czyli sekretu Uniwersytetu Śląskiego. I dodatkowo pojawiło się Koło ratunkowe, taka pomoc dydaktyczna, która jest ogólnie dostępna, ale też Państwo będziecie mogli sobie skorzystać. To była pomoc, która została zamieszczona na stronie Uniwersytetu Śląskiego w specjalnej zakładce. Ja już tutaj Państwu ją pokażę. Była to forma takiej książeczki. Tam na tej stronie znalazły się filmiki i znalazła się właśnie taka książeczka. Powstała ona przy współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i miała trochę na celu pokazywać informacje o Uniwersytecie Śląskim. Ale też nawiązywać do tego, że warto studiować w Polsce, że warto uczyć się języka polskiego. Pojawiły się tu też takie sekcje, jak na przykład Polacy zaskakują, czy na przykład polscy zdobywcy Oscarów, czy że sama Polska zaskakuje. Pojawiły się też tutaj przepisy kulinarne. To wszystko było tak zatytułowane, różne sekcje tej książeczki, żeby pomóc osobie, która nie znała polskich realiów albo realiów tutaj związanych z uniwersytetem, rozwiązać zagadki. One były też na różnych poziomach, czyli była wersja dla początkujących, była wersja dla średnio zaawansowanych, była wersja dla zaawansowanych, była wersja dla dzieci czy dla osób dorosłych. Jak to wszystko powstaje, jak to możemy zrobić? To był tylko taki efekt, żeby Państwo zobaczyli, że czasami taki zwykły pokój nagle przeradza się w zaawansowany projekt i robi międzynarodową karierę. Co jest ważne w takim dydaktycznym pokoju zagadek? Kiedy chcemy go zorganizować, dla kogo go chcemy zorganizować, gdzie i dlaczego. Czy chcemy sprawdzić jakieś informacje, czy chcemy przekazać coś nowego, czy może jest to pokój, który ma promować, tak jak tutaj kiedyś zrobiliśmy otwarcie jakiejś instytucji czy jakiegoś centrum, czy ma po prostu pokazać naszym studentom, uczniom, słuchaczom, że już tak dużo się czegoś nauczyli, tak dużo wiedzą nowych rzeczy, że mogą się sprawdzić. No i oczywiście do tego wszystkiego. Pomysł, co my chcemy tam włożyć, czyli takie serce naszego pokoju. Musimy też o tym pamiętać, że w momencie, kiedy my sobie odpowiemy sami na te pytania, no to musimy opracować zakres materiału i opracować bazę leksykalną. To są ogólne wytyczne, nie tylko dotyczące. Pokoju dla cudzoziemców, czy dla osób uczących się języka polskiego. Tylko też, jeżeli na przykład ktoś z Państwa jest nauczycielem geografii, historii, a może po prostu biznesmenem i chce zorganizować coś interesującego i ciekawego dla swoich pracowników, te reguły są te same. Należy zawsze pomyśleć o materiale, który chcemy przedstawić, ale też o bazie leksykalnej, żeby to były słowa, które. Są znane danym osobom, żeby to były słowa, które dane osoby mogą znać. Możemy odwołać się do wiedzy ogólnej albo te, które chcemy, żeby ich zaintrygowały, żeby coś sprawdziły, żeby pokazały im, że mogą czegoś poszukać więcej. Co jest ważne jeszcze? Przede wszystkim opracowanie profilu odbiorcy. Musimy się zastanowić, ile ta osoba ma lat. Czy jest to dziecko, czy osoba starsza, czy osoba w średnim wieku. Musimy też pomyśleć, czy jeżeli na przykład decydujemy się na zorganizowanie kulinarnego pokoju zagadek, to czy ta osoba, która przyjdzie do takiego pokoju, ma jakąś znajomość tematyki z tego zakresu. Też jeżeli robimy to dla naszych słuchaczy, uczniów, czy wiemy, czym się interesują, czy to może ich zaciekawić. Oczywiście wiem, że to jest trudne na początku, bo jeżeli robimy taki pokój dla osób, które, są, które znamy bardzo dobrze, bo uczymy je na przykład codziennie, no to będzie to dla nas prostsze, ponieważ wiemy, czym oni się interesują, w jakim są mniej więcej wieku, co ich ciekawi, na czym się nudzą. Natomiast jeżeli organizujemy takie pokoje, które są otwarte, na przykład przy okazji jakiejś promocji naszego lektoratu, naszego przedmiotu, czy na przykład na dniach otwartych szkoły czy instytucji, gdzie pracujemy, no to wtedy musimy przyjąć, że może przyjść każdy: że może przyjść i zarówno osoba młodsza, starsza, zainteresowana daną tematyką lub nie. Natomiast o tym jeszcze sobie powiemy. Ważne jest też to, żebyśmy my pomyśleli, do czego mamy dostęp. Proszę pamiętać, że to my tworzymy ten pokój i nie musicie się Państwo stresować, że nie macie wspaniałych rekwizytów, nie macie dużo kostiumów, nie macie na przykład jakichś rzeźb czy na przykład obrazów. To nie musi nagle powstać w sali, w której będziecie, pokój jak z filmu, czy pokój jak z programu telewizyjnego. Zwykły pokój. Zwykła sala lekcyjna może w kilkanaście minut przemienić się w atrakcyjny pokój zagadek, jeżeli mówimy o pokoju stacjonarnym. Po prostu od nas samych to zależy, jak my to ozdobimy. I wystarczą rekwizyty typu pudełka po herbacie, puszki po kawie, słoiki, butelki, buteleczki. Mogą to być po prostu nawet wieszaki z szafy, walizki, torby, poduszki, koce, wszystko, co może nadać jakąś atrakcyjność danemu pokojowi. Ale też, żebyśmy się w tym nie spalili i nie pogubili, żebyśmy też nie skoncentrowali się za bardzo na tych rekwizytach, że wtedy umkną nam zadania. Natomiast warto, warto w pewnym momencie spojrzeć na wasze mieszkanie w domu innymi oczami. Spojrzeć w kuchni, że na przykład ten garnek przyda mi się do pokoju, albo na przykład ta łyżka, czy ten widelec. Co z tym możemy zrobić? Więc rekwizyty. Macie ogólnodostępne rekwizyty macie pod ręką. Musicie też zbudować sobie wtedy w głowie albo na papierze jakąś przestrzeń pokoju. To znaczy, jak Wy go widzicie, jeżeli będziecie mieli ograniczenia typu, że musicie to zrobić w konkretnej sali, na przykład jesteście polonistami, a jest to sala chemiczna albo geograficzna, to pamiętajcie o jednym, że Wy wyznaczacie granicę tego pokoju. To znaczy ograniczacie go w jakiejś formie i też to przekazujecie w instrukcji do użytkowników. Dlatego, że jeżeli ktoś z Państwa, wiem, że tu parę osób już było w takim. Pokoju prawdziwym. Ja tak używam tej formy prawdziwy, czyli taki zabawowy, gdzie po prostu zostajemy zamknięci na jedną godzinę i w grupie osób wyrzucamy wszystko, co jest na środek, różne przedmioty, różne rzeczy i analizujemy. To te pokoje dydaktyczne troszeczkę się różnią, ponieważ tu jest bardziej ciąg przyczynowo-skutkowy. Tu te stacjonarne pokoje przypominają właśnie takie podchody. Nie możemy wyrzucić wszystkiego na sam środek, bo się pogubimy, dlatego że tu oprócz zabawy liczy się efekt dydaktyczny, że my chcemy czegoś nauczyć, albo jakąś wiedzę przekazać, albo sprawdzić. Więc musimy też uważać, co w tym pokoju się znajduje. Ja Miałam tutaj taki termin przeszkadzajki. My parę takich przeszkadzajek też dajemy, żeby na chwilę wprowadzić kogoś w błąd, zbić z tropu, żeby uatrakcyjnić daną, daną grę i daną zabawę. Natomiast tych przeszkadzajek w takim przypadku nie może być za dużo, bo wtedy nie osiągniemy tego efektu, który chcemy. Nie może być tak, że słuchacze, odbiorcy, uczestnicy takiej gry odbiegną za bardzo od tematu, bo zaczną szukać wszystkich możliwych sugestii, wskazówek i elementów, które mogą im pomóc. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale coś działa w naszej psychice, że w momencie, kiedy stajemy w takim miejscu i wiemy, że mamy zadanie do wykonania, włącza nam się jakiś inny tryb. I wtedy nawet klamka od okna, która jest troszeczkę przekrzywiona, sugeruje, że być może w pobliżu okna coś jest, bo to okno wygląda troszeczkę inaczej niż to drugie okno. Więc naprawdę musimy wejść na moment do takiej sali, i popatrzeć, co za bardzo może przeszkadzać. Nie musimy tego usuwać, możemy po prostu wyznaczyć granice, powiedzieć naszym odbiorcom, słuchaczom, uczestnikom gry, że do tego momentu dzieje się gra. Tutaj jest ta strefa gry. Musimy sobie wymyślić klucz, ten klucz, który już mówiłam, że albo ten zamykany, albo symboliczny klucz, czyli co oni mają osiągnąć. Czego mają szukać? Czy mają szukać rzeczywiście rzeczywistego klucza, czy odpowiedzi na jakieś pytanie? Kiedy już to wszystko sobie postawimy i skonstruujemy zadania, to jest to już ostatni, najważniejszy element testowanie. My sami musimy przejść ten pokój. Sami musimy spróbować z niego wyjść, żeby znaleźć słabe punkty naszego pokoju. Czy na pewno one wszystkie są ze sobą połączone? Czy rzeczywiście, idąc po kolei, jesteśmy w stanie wyjść z tego pokoju? To jest też trochę najprzyjemniejsza część, ponieważ ja zawsze angażuję moją rodzinę i przyjaciół, że muszą takie pokoje przejść. Najpierw ja je przechodzę, raz, drugi, trzeci, a następnie przyjaciele czy znajomi muszą też to zrobić, żebym ja też zobaczyła, czy to. Co ja zaplanowałam, rzeczywiście wyszło. Od razu tu chcę już uprzedzić, że to nie jest też tak, że potem każdy kolejny pokój też ma tak długą procedurę, no bo wówczas by nam zabrakło czasu na tworzenie takich pokoi, nic innego byśmy nie robili. Natomiast chodzi o te pierwsze, pierwsze takie największe, no wymagana jest duża ilość testów. Te kolejne wystarczy już takie nasze prywatne testowanie, natomiast ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, czy one działają. I druga też rzecz, czy są atrakcyjne. Czy Kilka zadań o bardzo podobnym charakterze nie znalazło się zbyt blisko siebie. To trochę jak z wyborem muzyki na koncert czy na jakąś imprezę, że nie może być ciągle spokojna, a potem ciągle dynamiczna. Musi być jakaś zmiana, więc tak samo tutaj w takim pokoju musi być troszeczkę sinusoida. Coś spokojniejszego, coś atrakcyjniejszego, coś do rozwiązania logicznego, coś do zrobienia manualnego. Więc żeby to było troszeczkę na przemian. Kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, że taki pokój stacjonarny i pokój wirtualny mają pewne małe różnice. Przy budowaniu pokoju stacjonarnego o większej liczbie rzeczy my musimy pamiętać. Musimy wiedzieć o limicie osób. Nie może być ich za dużo niestety wiem, że czasami zdarza się, że mamy grupy na przykład szkolne czy studenckie, które mają więcej niż 12 osób, więcej niż 20 osób. Nie można wtedy do takiego pokoju wpuścić tak dużej grupy osób, bo część będzie się nudzić. Po prostu nie będzie rozwiązywać danych zadań. Najlepsze pokoje są dla takiej grupy między 6 Osiem osób. Maksymalnie do 10, chociaż przy dziesięciu też już może być troszeczkę trudniej. Ale co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli mamy większą liczbę osób? Proszę tym się nie martwić po prostu. Albo ja wykonuję wtedy pewne zadania w większej ilości kopii, że na przykład muszą to zrobić w mniejszych grupkach, albo to już troszeczkę trudniejsze zadanie, ale robi się dwie lub trzy grupy rywalizujące ze sobą, troszeczkę jak w grze podchody, które w tym samym pokoju muszą rozwiązać podobne zagadki, natomiast mijają się między sobą, bo na przykład te zagadki są oznaczone jakąś symboliką albo kolorami i dana grupa wie, że tylko na przykład rozwiązuje zagadki według drogi zielonej, lub drogi pomarańczowej lub jakiegoś symbolu. Jeżeli będzie większa liczba osób, to naprawdę może, może nam ten pokój nie wyjść, bo wtedy jakaś grupa pięciu, sześciu osób skoncentruje się na zadaniu, a pozostałe osoby będą stały i patrzyły, i nie będzie to tak atrakcyjne. Limit czasowy. W takim płatnym pokoju, zabawowym, rozrywkowym, jest wprowadzony limit czasowy. Godzinę, 60 minut. Tu może to być troszeczkę za dużo, z tego powodu, że my nie tylko bawimy się, ale też coś przekazujemy. Więc najlepszy, najbardziej idealny taki pokój jest 40-minutowy. 15-minutowy, 20 to jest za krótko, dlatego że my się bardzo dużo napracujemy, te osoby też. Zanim się, że tak powiem przysłowiowo, rozkręcą, no to już nagle się okaże, że już skończyły. Więc najlepszy jest taki limit około 40 minut. Między 35 a 45 minut też będzie dobrze. Jak ten limit czasu osiągnąć? No tu właśnie wracamy do tego punktu testowania, czyli musimy wymyślić tyle zadań, żeby one wypełniły ten czas. Oczywiście, kiedy my układamy te zadania, my znamy na nie odpowiedzi, bo sami je wymyśliliśmy, więc wiadomo, że nam to troszeczkę zejdzie szybciej, wyjdzie nam szybciej. Natomiast osoby, które wejdą do pokoju, pamiętajcie, że no, myślą w troszkę inny sposób niż my. Co więcej, bardzo często jest tak, że w grupie między sobą zaczynają się dyskusje, zaczynają się sugestie. więc nie zawsze tak szybko znajduje się odpowiedź. więc to też schodzi. Najlepiej najbezpieczniej jest wykonać około między 6 a 8 zadań, maksymalnie 9. one wtedy tak wyjdą w takim limicie czasu 40-minutowym. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy mniej zadań, to niektóre z zadań mogą być Trochę dłuższe, mające więcej rzeczy do wykonania. Pamiętamy przy stacjonarnej formie o rekwizytach, o budowaniu tej przestrzeni i o jakichś nagrodach. Nagrody, oczywiście, nie zawsze mamy na to finanse, ale nagrody mogą być symboliczne, albo mogą być to jakieś talony, na przykład na dodatkowe konsultacje, albo link do czegoś, co jest do, dostępne bezpłatnie, ale nie każdy jeszcze o tym wiedział. Tu możemy mieć różną, że tak powiem, fantazję, albo mogą to być jakieś słodkie e, nagrody, e, czy na przykład jakieś takie, nie wiem, ordery, medale. Wszystko zależy. Kto jest grupą docelową? Czy są to osoby dorosłe, czy są to dzieci? Jeżeli chodzi o Escape Room wirtualny, tu nie mamy ograniczenia limitu osób. E, tu wystarczy pamiętać o limicie czasowym, ponieważ ten wirtualny polega trochę na tym, że każdy sprawdza sam siebie. Możemy oczywiście zrobić to grupowo, że grupka osób musi przejść zadania, wirtualne, ale raczej preferuje się to, żeby każdy spróbował indywidualnie zrobić poszczególne zadania, ponieważ w tym wirtualnym pokoju już nie zachowujemy ciągu przyczynowo-skutkowego. Tu zadania są rozrzucone i w dowolnym momencie każdy na danej planszy może zrobić zadanie według swojej prywatnej kolejności, ponieważ tutaj troszeczkę inaczej one są ułożone, ale o tym zaraz powiemy. Jeżeli chodzi o bazę i serce pokoju to musi to być jakiś motyw albo jakaś historia. Czasami to może być po prostu legenda, to może być jakiś filmik, to może być jakaś historyjka, to może być jakiś fakt historyczny, to może być jakaś poezja. To wszystko zależy, jaki motyw nadajemy naszemu pokojowi. Potem bo zaczynamy tą budowę właśnie od środka, niekoniecznie od początku i niekoniecznie od końca. To ten środek, to co nam się najbardziej podoba. I od tego środka idziemy w różne strony, trochę jak mapa myśli, wymyślamy zadania. Czyli, czy na przykład będą to puzzle, czy będą to łamigłówki, czy jakieś zagadki logiczne, wypisujemy sobie naokoło tego naszego serca pokoju, czyli na przykład. Poezja, albo Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, albo ciekawostki ze świata, albo w 90 minut dookoła świata. Tu dajemy sobie jakiś motyw na sam środek i naokoło rozpisujemy różne zagadki, które nam przychodzą do głowy, różne formy sprawdzenia tej wiedzy i też skojarzenia, Plus tak zwane, ja na to mówię ożywiacze. Czyli żeby to nie były tylko zagadki, które odnoszą się i wyłącznie tylko do logiki albo do rozwiązania na przykład jakiegoś przykładu matematycznego, tylko żeby było coś, co nagle uatrakcyjni ten pokój. Czyli piosenka, muzyka, jakiś krótki filmik, a może coś smacznego. Oczywiście, tutaj musimy pamiętać o różnego rodzaju ograniczeniach alergenowych, natomiast zdarzyło mi się już robić takie pokoje, gdzie ktoś musiał czegoś spróbować, albo ktoś musiał wypić jakiś napój i po rozpoznaniu smaku tego napoju wiedział, w którą stronę iść dalej, czego dalej szukać. Więc to są takie ożywiacze, które niewiele nas kosztują, natomiast naprawdę urozmaicają taki pokój. Wspomniałam o skojarzeniach. Tych skojarzeń możemy szukać w różnych przestrzeniach. Ja tutaj podałam taki przykładowy, na przykład lagun i Rogalik. Była taka historia kiedyś z lagunem związanym z Krakowem, który wywodził się z Rogalika. Czy na przykład słynne krakowskie obwarzanki w pewnym momencie stały się bardzo popularne, ponieważ dopatrzono się, jak Jean Renault kupuje je na krakowskim rynku. Czy jeżeli robiłam na przykład escape room kulturowy, to jest taka tradycyjna uzbecka, kazachska, kirgijska potrawa, pilaw. Natomiast praktycznie bardzo podobna składnikowo jest potrawa ferkasę na kaszubach. Czy wszyscy znamy bigos polski, ale nie każdy zna bigos wrocławski, który jest z czerwonej kapusty. Znamy hamburgery, natomiast nie każdy zna maczankę krakowską, która też nawiązuje do takiego przysmaku mięsnego w bułce z piklami. To są też te skojarzenia, które my możemy wywołać u naszych odbiorców albo którymi możemy zaintrygować, bo będą widzieli jedną rzecz, do drugiej rzeczy będą musieli dojść. Tak samo ze skojarzeniami. Mamy tutaj przykładowo, wszyscy znamy Biedronkę jako owad, natomiast dzisiaj ta Biedronka jest też znana jako sklep. Znamy żabkę jako właśnie tutaj zwierzątko, żabka też jako sklep, więc tutaj proszę zobaczyć, tylko z nazwami sklepów mamy już różne, różne fotografie, różne postaci. To wszystko w ten sposób możemy gdzieś powkładać w naszym pokoju, żeby to uatrakcyjnić, żeby ożywić, żeby do czegoś nawiązać. Zadania mogą zawierać elementy piosenki, reklamy, zagadek, ale też mogą to być jakieś artykuły, mogą to być fragmenty podcastów. Coś, co musimy nagle wysłuchać, e, musimy coś zrozumieć z danego podcastu czy z danego nawet filmiku z TikToka. E, tu też dużą pomocą będą dla nas zagadki lateralne. Tego jest pełno w internecie. To nie jest tak, że wy musicie wszystko nagle wymyślić na nowo. To, o czym ja zażartowałam do Państwa na początku, prawda? Gdzie czwartek jest przed środą, to też jest z takiej zagadki lateralnej, z takiej zagadki, która pozwala nam inaczej spojrzeć na pewne rzeczy. I tych zagadek jest naprawdę bardzo dużo, i one są dostępne w internecie. Natomiast wiem, że ktoś z Państwa może pomyśleć, no tak, skoro są tak dostępne i są tak znane, to bardzo szybko nasi uczestnicy rozwiążą taką zagadkę. Nie jest tak zawsze. Bo my możemy też ją trochę urozmaicić. Zrobić ją na przykład w gwarze albo zakodować ją w jakimś kalamburach albo zrobić do niej dodatkowy rebus obrazkowy. Poza tym możemy dopisać do niej historię. Jest taka bardzo, bardzo słynna zagadka z przestawianiem kubków i wystarczy, że dopisze się do niej historię wprowadzenie ja na przykład tak zrobiłam, że opisałam długą historię o rodowodzie herbaty i też o tym, jakie herbata ma znaczenie w życiu Polaków. I wszyscy tak bardzo skoncentrowali się na czytaniu tej historii, że w ogóle nie zwrócili uwagi na to polecenie, które pomogłoby im przejść dalej. Więc tu po prostu zależy wszystko od nas. Mogą to być różnego rodzaju puzle, anagramy, obrazy. Różnego rodzaju szyfry, kody, zadania matematyczne, zadania przestrzenne, że coś trzeba gdzieś przestawić, coś trzeba gdzieś znaleźć. Czasami wystarczy, że w pokoju ukryjemy lusterko i to lusterko ma znaczenie, ponieważ kiedy przyłożymy lusterko, coś jest już podwójne i wtedy zmienia się też liczba, na przykład, której szukamy. Więc tutaj to wszystko zależy od nas, jak my na to spojrzymy. Możemy wykorzystać mapy alfabet, słowniki alfabety z różnych kultur czy z różnych języków. Na przykład, jeżeli układałam taki ten Escape azjatycki, no to pojawiły się fotografie osób, które pokazywały różne znaki, były to liczby w języku chińskim, które inaczej wyglądają niż w języku polskim, inaczej je się pokazuje. I to było też kluczem do kolejnego zadania. Oczywiście nie odnosiłam się tutaj tylko do wiedzy ogólnej. Były dodatkowe informacje, takie koła pomocnicze, w które w każdym momencie można było do nich zajrzeć, przeczytać i dzięki temu spróbować znaleźć rozwiązanie. W tradycyjnym escape roomie, takim zabawowym, jest taka pomoc w postaci głosu: jest telewizor, jest kamera. Jeżeli my nie umiemy sobie poradzić z jakimś zadaniem, to wołamy do tej kamery, do organizatorów i organizatorzy udzielają nam jakieś wskazówki. Tutaj, w tych zabawowo dydaktycznych pokojach dydaktycznych, proszę Państwa, my wprowadziliśmy sobie. Troszeczkę taki miks jak z gry milionerzy, ponieważ było na przykład pytanie do prowadzącego albo pytanie do nauczyciela, było właśnie to koło ratunkowe, było pół na pół, był możliwy telefon do przyjaciela, ale oczywiście ten przyjaciel to nie był wybrany przez daną osobę, tylko jakby zasugerowany przez nas. Więc tu też my możemy ułatwić tym osobom, bo pamiętajmy, że tu nie chodzi o frustrację, tu chodzi o zabawę plus naukę. Jeżeli chodzi o pokoje te wirtualne, to tak samo przenosimy te rzeczy, zagadki, tak jak ze stacjonarnego, to znaczy możemy wykorzystać znowu puzzle. Jest taka strona, która się nazywa jigsawplanet.com, gdzie można generować puzzle do, do przestrzeni wirtualnej. Proszę pamiętać też o jednej rzeczy: że w takim pokoju stacjonarnym my możemy też niektóre z zadań, wirtualnych yy, wykorzystać, ponieważ wystarczy, że w tym pokoju umieścimy na przykład laptop i jedno z zadań będzie dotyczyło tego, że musimy odtworzyć to, co jest na laptopie, albo wykonać jak, jakąś zagadkę, albo wysłuchać jakiejś piosenki, lub obejrzeć jakieś nagranie, lub nawet zamiast papierowych puzli wykonać takie, ułożyć taką układankę wirtualną. Bardzo często ta układanka może tak jak tu przykładowo mieć opisy, może to być pocięta fotografia z opisami i dzięki temu my możemy Wykonać kolejne zadanie, możemy odnieść się do kolejnego zadania, bo już poznaliśmy pewne elementy. Mamy taką pomoc, czyli te puzzle nie tylko nas kierują krok dalej, ale też będą stanowiły potem podporę i pomoc. Macie Państwo bardzo dużą bazę do wykorzystania fotografii, bezpłatną bazę, właśnie na biksabaj.com, gdzie można wyszukać sobie różnego rodzaju fotografie i wykorzystać albo w kreowaniu takich puzli wirtualnych, albo w kreowaniu takich puzli papierowych. To jest też ważne, ponieważ czasami taki pokój może składać się z różnych fotografii. Te fotografie mogą stanowić taką mapę myśli i skojarzeń. Mamy do, na rynku dosyć dużo aplikacji, które są bezpłatne i ogólnodostępne, gdzie możemy tworzyć różnego rodzaju zadania i gry dydaktyczne. I na przykład taką jedną z takich aplikacji jest WordWall. My tutaj możemy e, zrobić zadania typu prawda, fałsz, ale też krzyżówki, też anagramy i to albo wykorzystujemy później w takiej przestrzeni wirtualnej, Albo rzeczywiście w przestrzeni stacjonarnej, tym bardziej, że na przykład aplikacja WordWall pozwala też wydrukować niektóre z materiałów. Mogą one mieć formę takiego testu wyboru, albo anagramu, albo niedokończonych obrazów. Więc tu mają Państwo takie dwa w jednym, że mogą coś zrobić i wirtualnie, i potem stacjonarnie. Kolejną taką aplikacją, która może Państwu pomóc, jest aplikacja Learning Apps. To są przykładowe aplikacje, gdzie możecie tworzyć zadania z różnych zakresów. Nie tylko osoby uczące języka polskiego czy języka polskiego jako obcego, ale też osoby, które uczą geografii, historii, biologii, fizyki, chemii, lub też wykładowcy innych przedmiotów mogą tworzyć tam różnego rodzaju quizy. Opisywanie obrazu, zagadki, czy takie też turnieje. I to wszystko można wykorzystać właśnie w budowaniu takiego pokoju zagadek. Bo tak jak mówię, ten pokój może być w wersji zdalnej albo stacjonarnej. I tu i tu możemy wykorzystać te same ćwiczenia. Liczy się tylko klucz, którym je powiążemy. Jaki będzie ich ciąg przyczynowo-skutkowy. To wszystko ja akurat, jeżeli chodzi o wersję zdalną, wy potem wrzucam, że tak powiem, do aplikacji Geniali. I w aplikacji Geniali, która troszeczkę wygląda jak w PowerPointie układanie prezentacji, po kolei budujemy slajdy. Do tych slajdów można włożyć właśnie linki, osadzić linki do naszych ćwiczeń. Czy, z, czy właśnie z tej aplikacji WordWall, czy Learning Apps, czy Jigsaw, czy po prostu mogą to być nasze własne jakieś ćwiczenia, nasze własne nagrania. Dzisiaj tych możliwości jest bardzo dużo. Po prostu na wszystko musicie Państwo spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy, bo w takim pokoju, czy Zdalnym czy stacjonarnym, może się znaleźć po prostu nagranie nasze, naszej wypowiedzi, naszej instrukcji, czy nagranie wideo, czy nagranie tylko głosowe. Więc to wszystko możemy wykorzystać. Ważne jest w takim pokoju, to jest akurat taka moja idea, zadanie na potem, żeby ten pokój miał kontynuację żeby on nie został tylko już tu zamknięty, rozwiązany, tylko żebyśmy chcieli do niego wrócić albo żebyśmy chcieli o nim pamiętać. I takie zadanie na potem to mogą być różnego rodzaju zagadki, gry, zadania praktyczne, czyli na przykład: wykonaj zdjęcie, nakręć filmik, ugotuj coś, zrób coś, namaluj coś, wykonaj jakieś zadanie z kimś, tak? zrób, przetestuj na kimś jakąś zagadkę, którą tutaj musiałeś rozwiązać. Uczestnicy takich gier. Bardzo chętnie to robią, bardzo chętnie to wykonują i potem chcą się tym podzielić. Na przykład, jednym z takich zadań na potem w przypadku jednej z gier, ponieważ pojawiał się tam bebok, było znalezienie beboka w przestrzeni stacjonarnej. Oczywiście to dotyczyło tutaj osób, które mieszkają na Śląsku i mogły znaleźć beboka, czyli bebok to jest na Śląsku taka. Postać z legend, która kiedyś była straszna i miała straszyć dzieci niegrzeczne, że jeżeli będziesz niegrzeczny, to przyjdzie Bebok. Dzisiaj bebok stał się troszeczkę takim pięknym symbolem na Śląsku, takiego miłego stworka. I tak jak we Wrocławiu są krasnoludki, tak na Śląsku zaczyna być coraz więcej beboków. I rzeczywiście uczestnicy tej gry wykonali takie zdjęcia, selfie i wysłali później jako, jako dowód, że to zrobili. Natomiast tu możemy odnieść do tych realiów, które dzieją się obok nas. Tak? Jeżeli będziemy organizatorami takiego pokoju we Wrocławiu, no to możemy poprosić, żeby odnaleźli jakiegoś krasnoludka. Jeżeli będziemy organizatorami na przykład w Warszawie, to możemy poprosić, żeby znaleźli symbol syrenki w mieście. Jeżeli będziemy na przykład nad morzem, no to musimy, nie wiem, może zdjęcie muszelki czy bursztyna czy lwa Gdańskiego. Więc tutaj my możemy sobie to Urozmaicić. Jeżeli zrobimy oczywiście escape room matematyczny, no to też możemy wykorzystać jakieś zadanie związane z matematyką, czy z fizyką, czy z chemią, żeby coś musieli zrobić, czy jakiś eksperyment, czy jakąś łamigłówkę matematyczną. Przy okazji innego takiego pokoju zagadek było, wyszli wirtualną pocztówkę. Akurat to był escape room dotyczący miast Polski. Takim zadaniem na potem też mogą być po prostu zagadki. Proszę pomyśleć, w domu studenta mieszka siedmioro przyjaciół ze studiów. Magdalena, Marta, Joanna, Piotr, Jacek, Michał, Jakub. Nie mają telewizora, a w niedzielę odpoczywają bez komputera i bez telefonu. I Magdalena w tym czasie gotuje żur. Marta układa układankę puzle opolskie, Joanna gra w skrable, a Piotr gra na pianinie, Jacek maluje, Michał uczy się polskiej gramatyki. No a co robi Jakub w tym czasie? Gra w skrable, ponieważ w skrable ciężko jest grać samemu. Więc to jest ta odpowiedź, która się na pierwszy rzut oka nie nasuwa. Natomiast jeżeli pomyślimy, to oczywiście już wiemy, że to jest ta gra. To jest. Zagadka, która jest przerabiana. I tu to dłuższe wprowadzenie właśnie powoduje, że my zaczynamy myśleć o innych możliwościach, bo można by wprost króciutko powiedzieć, że ktoś robi to, ktoś robi to, ktoś robi to, co robi on, co robi Jakub. Natomiast całe to wprowadzenie, cała ta historia stawia już nas w innej sytuacji, my zaczynamy myśleć. Pokażemy Państwu właśnie taki przykładowy pokój w aplikacji Geniali. I to jest bardzo prosty pokój, który polega na kilku fotografiach. Jak tutaj klikniemy start, mamy kolejną planszę, gdzie pojawia się plansza tutaj wprowadzająca. Możemy przejść dalej. I jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. I tutaj. Możemy szukać w tym pokoju, gdzie są ukryte zagadki. Jak Państwo widzą, trudno jest tutaj je znaleźć. Natomiast w momencie, kiedy poruszamy kursorem myszki, w którymś momencie ta myszka zmienia się w taką łapkę. Zamiast strzałki tam jest ukryte zadanie. Kiedy klikniemy w to miejsce, pojawia się jakieś zadanie do wykonania, i tutaj jest akurat zadanie, które zostało zbudowane w aplikacji Learning Apps i polega na tym, żeby pomóc Krystynie łożyć śląską rodzinę, którą spotkała w Katowicach od najmłodszej do najstarszej osoby. To jest przykład takiego zadania wprowadzającego. Uczącego, można by tak określić, ponieważ ktoś nie musi wiedzieć, kim jest grubiosz, Cera, Starka, Gryfny Synek, Frelka, Bajtel, Starzik, Nie musi znać tych określeń. Wystarczy, że skoncentruje się na datach urodzenia i w momencie, kiedy ułoży je według dat urodzenia, to ułoży mu się rodzina. I też będzie wiedział, kto mniej więcej kim jest. Więc to jest ten element dydaktyczny. Oczywiście to było przykładowe zadanie, które pojawiło się w Escape Roomie dla Goroli, czyli dla osób, które nie znały śląskiej kultury. To zadanie dla ślązaków byłoby za proste. Natomiast dla Goroli było idealne i w sam raz. I w ten sposób, kiedy wykonamy zadanie, wracamy, szukamy kolejnej planszy, szukamy też kolejnych zadań. Co jest najważniejsze w takim pokoju? Że my musimy podać klarowną instrukcję, jak go zrobić, to znaczy, jak go rozwiązać. Musimy powiedzieć, ilu zadań należy szukać w konkretnym pokoju. Ponieważ jak my nie powiemy, to osoby się zniechęcą, no bo nie będą wiedziały, czy mają próbować szukać, klikać każdej półeczki, okienka, poduszki. My po prostu musimy im to powiedzieć, że w danym pokoju, na danej planszy są na przykład trzy zadania. Łącznie na przykład zadań jest dziewięć, plansz jest trzy. To było przykładowe takie, taki Escape Room. Innym, innym takim zdalnym Escape Roomem był na przykład chiński Escape Room, który był też zorganizowany najpierw stacjonarnie, a potem w wersji tej zdalnej. To miał być taki azjatycki Escape Room, znajdujący się w Katowicach, więc ta plansza tutaj pierwsza startowa dotyczyła Katowic. Natomiast kolejne już plansze dotyczyły kultury chińskiej, i w tych planszach też były. Ukryte informacje. Ważna jest też informacja wprowadzająca. My bardzo często w tej informacji coś zdradzamy, o czymś informujemy. I potem w kolejnych, na kolejnych planszach są ukryte zadania. Czasami te zadania mogą polegać tylko na tym, że należy obejrzeć jakiś film, wysłuchać jakieś piosenki, uzupełnić coś brakującymi słowami, bo najważniejsze jest to, że na samym końcu takiego pokoju będą drzwi. Drzwi albo klamka, albo na przykład kołatka, coś, co będzie symbolizowało wyjście. Tam będzie też informacja. Jak tutaj sobie klikniemy na, na tą właśnie taką naszą żaróweczkę, tu jest pytanie, że na kod składają się na przykład liczba chińskich miast zadania. Liczba ważnych magicznych zwierząt, liczba liter z nazwiska pierwszego kierownika centrum. Czyli do różnych rzeczy się to odnosi, to my oczywiście formujemy ten kod, e, natomiast to te zadania na końcu mają ważną informację. Zapamiętaj e, i liczbę zwierząt, przyda Ci się to potem, albo zapamiętaj te chińskie miasta, będzie to potrzebne potem. Czyli. W Musimy pamiętać o instrukcjach, o poleceniach i instrukcjach. To jest najważniejsze. I w momencie, jak my już znamy, już wiemy, co się składa na taki kod numeryczny, to możemy przejść do naszych drzwi. I na przykład tutaj, akurat na kołatce, jak Państwo widzą, znowu łapka się nam tutaj pojawiła. Klikamy i możemy tutaj wpisać tu akurat kodem to tu już zdradzę Państwu 6 4 6 i wyszliśmy z naszego pokoju, możemy zacząć grać jeszcze raz, może też być gdzieś tu ukryte zadanie dodatkowe. Więc w ten sposób wyglądają te zdalne pokoje. Może nie są one za bogate technicznie, ale to też jest celowe. Nie chodzi o stworzenie teraz zaawansowanej gry komputerowej. Chodzi o to, żeby każdy, każdy mógł nawigować po takim pokoju. Nie tylko młodzi ludzie, nie tylko dzieci, ale osoby też, które na przykład niekoniecznie są obeznane z technologią i niekoniecznie też umieją wszystkie rzeczy wykonywać w komputerze, bo to nie chodzi teraz o sprawdzenie ich wiedzy technicznej, tylko o to, żeby się dobrze bawili, nie byli sfrustrowani, a przy okazji czegoś się nauczyli. W takim przykładowym pokoju stacjonarnym też są ważne instrukcje dla nas. I mamy tu taki, który odbył się kiedyś w murach naszego uniwersytetu, który zaczynał się od tego, że wytajcie w moim śląskim mieszkaniu. Nie jestem ślązaczką z dziada-pradziada, pewnie dla ślązaków jestem gorolką. Mój narzeczony jest ślązakiem, jego ojciec ma 50. urodziny i ja zostałam poproszona o odebranie tortu. Mamy tutaj całą historię. Nie wiem, gdzie mam ten tort odebrać, nie znam numeru do cukierni, muszę znaleźć ten numer. Więc tu mamy to wprowadzenie i instrukcję, czego się od nas, odbiorców, oczekuje w tym pokoju, czego mamy szukać, co mamy znaleźć. Kiedy już to wiemy, no to zaczynamy szukać. I w przypadku, tak jak już mówiłam, tego stacjonarnego zadania było ważne, stacjonarnego pokoju było ważne, żeby to miało ciąg przyczynowo-skutkowy. Żebyśmy trochę bawili się jak, jakbyśmy chodzili po, krok po kroku pod, w podchodach, odnajdywali wskazówki. Ja jeszcze tutaj nawiążę do wystroju takiego pokoju. Naprawdę niewiele trzeba. Można jakieś postawić kubeczki, szklaneczki, tym bardziej, że pierwsze zadanie miało być, na, mieliśmy skierować nasze kroki do byfyju, czyli do kredensu. Więc możemy poustawiać różnego rodzaju talerzyki, kubeczki, filiżanki, puszki, pudełka z herbatą. Możemy też nawet tam dać gdzieś herbatę. Tutaj dodatkowo też akurat były możliwości finansowe, były zakupione czosnek, żur, szkloki, Prince polo, wszystko co mogło sugerować, Tutaj związek ze śląskiem, i na nich, na tych wszystkich produktach zostały poprzyklejone różne literki. Jak się ułoży dobrze produkty, to wyjdzie słowo. I mogła wyjść starka, grubioż, bajtel, i to wszystko znajdowało się właśnie na tym kredensie. Hasło z tych małych literek miało nas skierować do taszyntucha, do cicików na brelach. My mamy takie taszyntuchy akurat w naszym wyposażeniu czyli takie ściereczki do wytarcia okularów, i na tych ściereczkach, na tych taszyntuchach też są obrazki. I to nam też pomogło, bo drugie zadanie polegało na tym, żeby zrobić wykreślankę ze słowami śląskimi. I ta wykreślanka była towarzysząca tej chusteczce, tej, tej, tej właśnie, temu taszyntuchowi. I dzięki temu, że my mogliśmy popatrzeć, co tam jest, jest opisane, było łatwiej nam rozwiązać taką wykreślankę. Jeżeli byłam gorolką, to mogłam się posiłkować taką, taką ściereczką. Jeżeli nie byłam gorolką, to nie musiałam się już posiłkować, mogłam to sama zrobić. Tam znalazły się takie słowa, akurat jak na przykład zicherka, klaprznita, i po ich wykreśleniu zostawało słowo fotografia, czyli to nam dawało wskazówkę, że musimy w tym pokoju gdzieś poszukać fotografii. W jednym z miejsc znalazły się takie ramki na zdjęcia różnej wielkości, i w tym momencie były też w takich kopertach i w pudełkach ukryte puzle. Na, na jednych puzzlach był górnik, na innych było czako. Czyli taka czapka górnicza. Po ułożeniu widzieliśmy, że mamy czako i mamy górnika, czyli to czako jest znaczące, a na fotografiach znajdowali się różni górnicy w różnych czapkach górniczych z kolorowymi pióropuszami. W momencie, kiedy ułożyło je się po kolei, Czyli według, według pozycji, ponieważ to miało znaczenie, no to te obrazki z tyłu miały numerki i te numery dawały datę. Kiedy nam dały datę, to już wiedzieliśmy, że data jest na przykład związana z kalendarzem. I gdzieś znajdował się kalendarz, a tam pod tą datą była kolejna historyjka. Dwóch ojców z dwoma synami wybrało się pewnego dnia na wycieczkę. W południe poczuli głód i usiedli w cieniu dużego drzewa. Były to gdzieś okolice bytomia. Otworzyli plecaki i rozdzielili między siebie prowiant, czyli trzy bułki. Wszystkie bułki były z masłem, szynką, serem żółtym i rzutkiewką. No i było pytanie, e, ile. Jakiej liczby musimy szukać? Ponieważ zobaczcie, jak mieli sprawiedliwie podzielić te bułki? Skoro było dwóch ojców z dwoma synami, a mieli tylko trzy bułki, to jakie powinni byli sprawiedliwie podzielić? I jaka tu mogła być znacząca liczba? Bo w pokoju znajdowały się różne liczby. Różne. Jeden, pięć, trzy. 7 4 6 i jeżeli my dobrze wymyśliliśmy liczbę jak to podzielić po ile każdy zjadł to w tym kierunku mogliśmy się skierować Czy ktoś ma pomysł po ile po ile oni zjedli takich bułek po jednej dlatego że dwóch ojców z dwoma synami bo był dziadek Ojciec i syn. I znowu to się odnosi do takiej starej zagadki, do zagadki, która jest bardzo, bardzo znana. Natomiast właśnie, jeżeli my ją obudujemy, lub tu dodatkowo w innej wersji tego pokoju, ta zagadka była jeszcze w gwarze. Więc to też było takim dodatkową atrakcją, dodatkowym utrudnieniem. Kolejne zadanie z kolei odnosiło się na przykład do ślabi korza, i tam był, była zaznaczona w którymś momencie osoba Emanuel Postrzednik, który miał datę, 13, że urodził się 13 stycznia 1969 roku. Mówiliśmy, że szukamy kogoś, kto ma Abrahama, czyli 50 urodziny. Było całe drzewo genealogiczne, i tam były różne osoby. I dopiero oso ktoś, kto wpadł na ten moment, żeby znaleźć odpowiednią datę, był w stanie wykryć, która to była osoba. A to było znaczące, ponieważ w pokoju były poukrywane torby, plecaki, na których znajdowały się różne nazwiska. I dzięki temu, że wiedzieliśmy, kto konkretny, mogliśmy znaleźć tę konkretną walizkę i odnaleźć. I odnaleźć osobę. Tam też znajdował się, znajdowała się kartka z numerem cukierni. Oczywiście w tym przypadku to nie był numer cukierni, to był numer prowadzącego, i w momencie, kiedy osoby zadzwoniły, no to telefon się też odezwał i już było wiadomo, że znaleźliśmy ten symboliczny klucz do wyjścia. No tu nagrodą było już samą w sobie to, że były te różnego rodzaju principles, szkloki, oblaty i można było ich spróbować. W niektórych pokojach stacjonarnych, tak jak już mówiłam, znajdowały się na przykład jakieś napoje, jakieś słodycze, jakieś przekąski, coś, co musieliśmy zjeść lub czegoś spróbować i odkryć składniki, i dzięki temu mogliśmy przejść dalej. W takim przykładowym pokoju stacjonarnym bardzo, bardzo jest ważne takie to koło pomocnicze. Tu akurat dla goroli był pomocniczy słowniczek z tymi wszystkimi słowami, który był gdzieś przywieszony czy przyklejony i mogli zawsze z niego skorzystać. W innym przypadku mogą to być podpowiedzi, lub ciekawostki. Proszę państwa, tak samo w tym zdalnym możemy ten patent wykorzystać, ponieważ jak państwo widzieli, może to być jakaś książeczka, a może to też być tak, jeżeli ktoś z państwa już tworzył zadania w aplikacji Learning Apps, że tam zawsze są dodatkowe informacje i tam jest taka ikonka pomoc. Więc w każdym takim zadaniu można też ukryć pomoc w zadaniu, które na przykład nie odnosi się do wiedzy ogólnej, tylko do takiej większej wiedzy, której my wiemy, że nasi odbiorcy mogą Mogą nie umieć rozwiązać tego zadania. Takim kolejną wskazówką, którą mogę jeszcze powiedzieć Państwu, jest to, że mm, na przykład często bawiliście się pewnie w dzieciństwie Państwo takimi układankami z zapałek, że proszę przełożyć jedną, tylko jednym ruchem zapałki, zmienić na przykład wzór, albo zmienić liczbę, albo rozwiązać jakieś zadanie matematyczne, albo że jak zrobić, żeby śmieci znalazły się na szufelce. To były różnego rodzaju zadania związane właśnie z przekładaniem zapałek i tutaj też je można wykorzystać, bo to się odnosi do tego typu zadań, tylko należy je dobrze. Obudować, żeby była historia wprowadzająca. Ważne jest to, to już o czym mówiliśmy, żeby by, żebyśmy pamiętali o limicie czasowym, czyli około 40 minut, żebyśmy pamiętali o grupie odbiorców. Pokój stacjonarny ma między 6 a 8 osób. Pokój zdalny nie ma limitu. Może być nas. Nawet 200 osób i każda może osobnie, indywidualnie rozwiązać dany pokój, bo każdy będzie miał link do takiego pokoju i będzie grał sam. Natomiast tutaj w trakcie spotkania może doprowadzącego pisać kody numeryczne, czy na pewno dobrze rozwiązuje zadania. Musimy pamiętać. O tych różnego rodzaju rekwizytach, jeżeli jest to przestrzeń stacjonarna, a jeżeli jest to przestrzeń zdalna, to tylko o dobrym doborze fotografii, żeby one też mogły być małymi przeszkadzajkami. To o czym mówiliśmy, że takie przeszkadzajki, które dekoncentrują na moment lub wprowadzają w błąd, ale też nie za bardzo. Też, żeby nie za bardzo odbiec od tematu i żeby się nie sfrustrować. To wszystko może mieć nietypową formę. Taki pokój można przemienić w pokój składający się z kodów QR. To jest taka nietypowa gra. W aplikacji Learning Apps każde z zadań ma, na końcu, ma taką możliwość, że po stworzeniu zadania można automatycznie wygenerować taki kod QR. Państwo też mogą takie kody generować za pomocą bezpłatnych generatorów kodów. To nie jest trudne. Wystarczy w internecie wpisać generator kodów QR i wyskakuje Państwu bardzo dużo możliwości, i tam generuje się kody ze wszystkiego, e, na przykład z piosenek. Może to być zadanie też gramatyczne, może to być jakiś, jakiś podcast, może to być artykuł, może to być wiersz, po prostu cokolwiek chcemy, wrzucamy właśnie w takim specjalnym tam formularzu i to generuje nam kod QR. Nie tylko sam kod nam generuje, możemy nawet wybrać formę tego kodu. Czy to ma być kwadrat, czy ma być okrągły, czy ma mieć inny kolor. Na przykład część kodów może być zielona, część żółta, część pomarańczowa, i to możemy wykorzystać w zabawie albo zdalnej, bo możemy ukryć taki kod gdzieś w którymś zadaniu, a odczytanie tego kodu jest bardzo proste, ponieważ wystarczy w telefonie włączyć na przykład opcję po prostu aparatu i skierować na taki kod i następnie. Ten kod nas odniesie do jakiejś albo strony internetowej, albo nagrania, albo zadania, i możemy to rozwiązać. Więc możemy ukryć taki kod w jednym z zadań, możemy ukryć taki kod w jakimś pomieszczeniu, powiesić go gdzieś na ścianie, albo ukryć w jakimś pudełeczku, w walizce, w jakiejś kopercie, albo w jakimś nawet małym sejfiku na klucz i kłódkę, którą po prostu wykorzystujemy wszystko, co mamy. I następnie to będzie stanowiło kolejny krok do kolejnego zadania. Ale możemy pójść o krok dalej. Możemy stworzyć cały pokój składający się tylko z takich kodów QR. I tu jest dla Państwa takie potem zadanie, że możecie Państwo, bo będziecie mieli też dostęp do tej prezentacji, zobaczyć sobie takie przykładowe tutaj, tutaj kody i zadania. Zeskanować i spróbować rozwiązać. My będziemy czekali na Państwa odpowiedzi, co tam było, bo ja tu Państwu nie zdradzę, jakiej tematyki dotyczą te kody, tych kodów jest tu cztery. I proszę mi wierzyć, że ta zabawa naprawdę się sprawdza. Ja tu chcę od razu ubiec pewne pytania, że mogą się Państwo wydawać, że to nie jest dla każdego odbiorcy, że to nie jest dla osób w każdym wieku. Proszę mi wierzyć, naprawdę grały w to osoby, które miały zarówno 12 lat, 10, 30, 40, jak i 75. Ponieważ pamiętajmy, że w przypadku stacjonarnego pokoju działamy w grupie. I zawsze w grupie znajdzie się ktoś, kto ma jakąś wiedzę albo umiejętności z innego zakresu, chociażby z takiego zakresu technicznego. Więc tym proszę się nie stresować. Ja też miałam przyjemność prowadzić takie pokoje nie tylko dla osób. Konkretnych, konkretnej grupy odbiorców, tylko dla osób, które nie wiedziałam, kto przyjdzie. Po prostu przychodziły grupy. Czasami była to mama z dziećmi, czasami były to zakochane pary, które chciały w ten sposób czegoś się nowego dowiedzieć i chciały spędzić romantyczne popołudnie rozwiązując zagadki gramatyczne, a czasami były to grupy młodzieży czy osoby z uniwersytetu trzeciego wieku. I wówczas ważne jest to, żebyśmy my zrobili jak najbardziej uniwersalne zadania, czyli wykorzystujące te różnego rodzaju ciekawostki, czy kulturalne, czy językowe, czy na przykład historyczne, czy geograficzne, i postarali się, żeby takie, powiedzmy, dziewięć zadań było bardzo, bardzo różnorodnych. W takim stacjonarnym pokoju my mamy taką rolę, takiego mentora i kontrolera, bo to my też sprawdzamy, czy te zadania zostały wszystkie wykonane. Ja mam nadzieję, że w jakiś sposób zachęciłam Państwa do zorganizowania takiego pokoju, czy stacjonarnego, czy zdalnego. Można się nawet pobawić we własnym domu, tak? Zrobić taki escape room, że tak powiem, w kuchni, czy escape room e, na przykład na, w całym mieszkaniu, że poszukujemy czegoś, e, bo tak jak mówię, możemy tu wykorzystać wszystko, co chcemy. Możemy nie tylko się nauczyć, ale możemy też właśnie miło spędzić czas w nowej formie. Także ja Państwu bardzo dziękuję e, i mam nadzieję, że będę miała przyjemność zagrać pokoje, które państwo skonstruują.